tak rozpoczynamy fanfarami oczywiście. Te fanfary, moi drodzy, będą wybrzmiewały stosownie do okoliczności, ponieważ mam zaszczyt i przyjemność poprowadzić to wyjątkowe wydarzenie. Jest to gala Fundacji Patria Nostra, konkursu dla dzieci i młodzieży. Podczas to swoich prac dzieci i młodzież wykonywały filmy. O tym będziemy opowiadać nieco później, ponieważ ta gala, edycja wielkopolska, to właśnie tu i teraz, z racji covidowych, z racji tej sytuacji. Oczywiście, drodzy Państwo, mamy tak jak mamy, ale zaprzągnęliśmy całą nowoczesną technologię, żeby się z Państwem widzieć, żeby z Państwem rozmawiać, żeby Państwu gratulować. No i oczywiście będziemy mieli również łączenia, na ile to możliwe, ze szkołami, bo młodzież jest tu najważniejsza. No ale oczywiście także podczas tej naszej gali wielkopolskiej docenimy i mam nadzieję podziękujemy tym, dzięki którym kolejna edycja konkursu się odbywa. No, zapraszam serdecznie i tu będzie pierwsze łączenie internetowe pana kuratora, wielkopolskiego kuratora oświaty, pana Roberta Gawła. Czy mamy połączenie z panem Robertem? Tak, witam prosimy. Państwa bardzo serdecznie. My również. Mamy również z nami, mówiłem, że jest tutaj skromnie, ponieważ staramy się dochowywać tych obostrzeń covidowych, ale zaszczyciła nas swoją obecnością i zapraszamy na chwil kilka chociaż tutaj do nas, żeby świat panią zobaczył, panią dyrektor NBP w Poznaniu, panią Annę Gorzyńską. Brawa! Przesuń się troszkę. Prosimy. Mamy finał konkursu wielkopolskiego, w którym wzięło udział 53 szkoły z Wielkopolski, a także kilka szkół polonijnych, z którymi też później połączymy się przez komunikatory Zoom. Halo? Proszę Państwa, nie wiem, czy Państwo mnie słyszycie, tak? Słyszymy Panią doskonale. Tak? A to super. Witam Państwa w takim razie. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jestem nauczycielem w Szkole Polskiej przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Hadze. Bardzo mi miło jest z Państwem się powitać. W konkursie Młodzież Nasza Polonijna bierze udział już nie po raz pierwszy, bo powiem Państwu, że mieliśmy przyjemność i ja miałam ten wielki zaszczyt, żeby uczestniczyć w 2018 roku wraz z grupą, trzyosobową grupą młodzieży tutaj z szkoły naszej polskiej przy ambasadzie w Hadze. Uczestniczyliśmy w wycieczce do Polski właśnie przez fundację zorganizowanej. No tym bardziej jeszcze w sobotę z młodzieżą wspominaliśmy ten pobyt w Polsce. Było to tym bardziej radosne, że proszę Państwa, ja sama też jako nauczyciel, to był niezwykły zaszczyt, że mogliśmy w stulecie niepodległości Polski maszerować ulicami Warszawy w tym przepięknym marszu, który z tej okazji się odbywał tutaj z panią prezes, z panem profesor Żaryn szedł z nami. Spotkaliśmy się wówczas przy pomniku Ignacego Jana Paderewskiego. Wspaniały wykład profesora Żaryna na temat właśnie tych wydarzeń, które miały miejsce przed 100 laty w Polsce. Więc to nie po raz pierwszy. Młodzież bardzo się zmotywowała tym, że właśnie ich przedstawiciele mogli być na wycieczce w Polsce. No i od tej pory konkurs stał się taki, myślę, że popularny w szkole, bo w tym roku oprócz drużyny, która brała udział w konkursie światowym, no byli chętni i chcieli brać w kolejnych edycjach. No i stąd znaleźliśmy się też w edycji wielkopolskiej tego konkursu. Prosimy o połączenie z panem Jerzym Zelnikiem. Witamy panie Jerzy. Witamy panie Jerzy. Jeśli mówimy o filmach i o ważnych tematach, to bardzo się cieszymy, że jest pan z nami. Prosimy o dwa słowa, odniesienie się do tego, co robi młodzież i z czym się pan łączy z nami dzisiaj, bo dla wielu to może być zaskoczenie. No cóż, można powiedzieć, że rzeczywiście zanurzałem się w historię i odległą i bardzo bliską wielokrotnie w życiu. Historia mnie pasjonuje. Cały czas czytam różne felietony i książki historyczne, między innymi mojego wielkiego przyjaciela Andrzeja Nowaka, profesora, wielokrotnie nagradzanego, między innymi również orderem Orła Białego.
który pisze całościową historię Polski. To będzie chyba najobszerniejsza historia Polski tysiąclecia. No i cóż, tak spoglądałem w swoją historię, historię moich działań aktorskich. Rzeczywiście spośród tych 70 paru filmów, które nakręciłem, kilka albo kilkanaście z nich dotyczy historii, jak Faraon, Medium, Królowa Bona, gdzie grałem Zygmunta Augusta, również w Epitafium Barbary Radziwiłłównej, Pragnienie Miłości, gdzie grałem ojca Chopina, w Ziemi Obiecanej, prawda, dotyczącej czasów przełomu XIX-XX wieku, Bolesławie Śmiałym, Krajobrazie po Bitwie Wajdy, II Wojna Światowa. A poza tym zawsze pasjonowało mnie zadanie uczczenia rocznic. Ja jestem wielkim zwolennikiem obchodzenia rocznic, bo one rzeczywiście odnawiają w nas taką znajomość historii, wchodzenia właśnie w głąb, w szczegóły różnych wydarzeń. No i tak gdyby wymienić parę z nich, to było 70. rocznica Powstania Warszawskiego, 150. rocznica Powstania Styczniowego i ostatnio 100. rocznica Bitwy Warszawskiej. Zrobiliśmy też taki spektakl Blizny Pamięci, który dotyczył misji Jana Karskiego i tak dalej, i tak dalej. Ciągle historia i to jest moja wielka pasja. No a poza tym wielka przygoda związana z Niezłomnymi. Dzięki zaproszeniu przez Leszka Czajkowskiego i Pawła Piekarczyka mogłem wziąć udział w tym wspaniałym projekcie, czyli 20 paru pieśniach o żołnierzach wyklętych. Taki pomnik im muzyczny postawiliśmy. Jeździliśmy z tym po Kanadzie, po Stanach Zjednoczonych, oczywiście po Polsce. I teraz rozumiem, że moglibyśmy niektóre z tych piosenek usłyszeć. Nie ma przeszkód. Więc zapraszamy realizatorów o emisję piosenek w wykonaniu pana Jerzego Zelnika i jego przyjaciół. Istrzybiciele z NKWD rozpoczynają atak. Usiłujemy wydostać się przy minimalnych stratach. Pierwszy obrywa kapral Cmyk, porucznik zaraz potem. Rannych kolegów stapia się krzyk z automatów terkotem. Nawet gdy walka nie przyniesie niepodległego kraju nam, lepiej umierać w polskim lesie niż konać na Syberii tam, gdzie naszych przodków los wyganiał po narodowych powstaniach. Przebić udało się nam nieraz, by żyć i walczyć dalej. Dziś Ruscy osaczyli nas, bo szpicel był w oddziale. Niedawno zniknął łącznik Klin, on nas Sowietom sprzedał. Zasłużył ten z Judasza syn na ołowiany medal. Nawet gdy walka nie przyniesie niepodległego kraju nam, lepiej umierać w polskim lesie niż konać na Syberii tam, gdzie naszych przodków los wyganiał po narodowych powstaniach. Czy to ostatni dzień z moich dni, do trawy się przytulam, serce do gardła podchodzi mi, gdy obok trafia kula. Wtem słyszę rozkaz, choć nie wiem skąd: sierżancie, wstań i biegnij! Po kręgosłupie przepływa prąd. Opuszczam was,
polegli. Nawet gdy walka nie przyniesie niepodległego kraju nam, lepiej umierać w polskim lesie niż konać na Syberii tam, gdzie naszych przodków los wyganiał po narodowych powstaniach. Oddział wybity, zostałem sam, ucieknę pod Warszawę, tylko do załatwienia mam jedną istotną sprawę. Przysięgam, znajdę tego, co wystąpił w szpicla roli, i za kolegów rozwalę go, jeśli mi Bóg pozwoli. Nawet gdy walka nie przyniesie niepodległego kraju nam, lepiej umierać w polskim lesie niż konać na Syberii tam, gdzie naszych przodków los wyganiał po narodowych powstaniach. Gdzie naszych przodków los wyganiał po narodowych powstaniach. Tym poprosimy fanfary, bo będą podziękowania. A są to fanfary podziękowania dla patronów honorowych, partnerów, sponsorów, fundatorów nagród oraz mecenasów konkursu Patria Nostra, no i wszystkich naszych przyjaciołów i tych, którzy nam kibicują albo po prostu nam pomagają, ponieważ ta pomoc jest bezcenna. Miejmy nadzieję, że także młodzież, jeśli je teraz, to kiedyś to doceni. Pierwsza statuetka dziękczynna powędruje do pana marszałka Marka Woźniaka. Jest to marszałek województwa wielkopolskiego. Z tego, co wiem, mamy połączenie z panią Barbarą Brzezińską i ona jest z Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego. Czy jest pani Barbara z nami? Departament Kultury Urząd Marszałkowski. Ja reprezentuję, w imieniu pana marszałka Marka Woźniaka chciałam serdecznie podziękować za zaproszenie na galę. Pan marszałek objął honorowym patronatem tą imprezę oraz tam też wsparciem finansowym, co by, że tak powiem, oprawa była właściwa. Gratuluję uczestnikom, nauczycielom, autorom zwycięskich prac, pasjonatom historii, którzy popularyzują ją, tworząc krótkie filmy i animacje. Szeroki zasięg tych filmów przyczynia się ponadto do integracji polskiej młodzieży żyjącej na całym świecie, wskazując młodym ludziom wspólne źródła ich tożsamości narodowej. Gratuluję jeszcze raz wszystkim zwycięzcom. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo, a to jest statuetka okolicznościowa dla pana marszałka, którą przekazamy w najbliższym czasie. Obiecujemy dostarczyć. Dziękujemy pani Barbaro. Kolejne podziękowania dla pana Tadeusza Zyska, z którym prawdopodobnie mamy połączenie internetowe. Prezes zarządu wydawnictwa Zysk i spółka. Panie prezesie, czy się widzimy, czy się słyszymy? Ja słyszę, nie wiem jak państwo mnie. Słyszymy, widzimy. Panie prezesie, dlaczego z nami? No ja się przede wszystkim cieszę, że młodzi ludzie, młode dziewczęta i chłopcy zaczęli być nie tylko biernymi uczestnikami kultury, no to też jest dużo, ale spróbowali być aktywnymi. Teraz doskonale widzą, jak tworzyć kulturę, napisać książkę, nakręcić film, tworzyć piosenkę nie jest sprawą tak bardzo łatwo. Dlatego chciałbym jeszcze raz im bardzo pogratulować za ten pierwszy krok, zobaczenia, że nie jest się tylko odbiorcą, ale też jest się twórcą na własną skalę, a organizatorom za zapał, pracę, no i wszystkiego najlepszego, żeby to tak jak najdłużej trwało.
A jak już kręcą takie filmy, to może kiedyś książkę napiszą dobrą, na przykład historyczną, i pan prezes wyda ją. A my? Tak, ale to jest ta droga, dużo pracy. Sami myślę, wiedzą w tej chwili, ile to wymaga pracy, nauki, ale naprawdę jest to fascynująca przygoda. Warto ją podejmować. A my serdecznie gratulujemy panu prezesowi Tadeuszowi Zyskowi. Dziękujemy wydawnictwu Zyski Spółka za setki, tysiące nagród, które trafią później do uczestników konkursu. Szanowny panie prezesie, na pańskie ręce przekażemy w najbliższym czasie tę to statuetkę. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Dziękujemy również Jego Ekscelencji, księdzu arcybiskupowi Wojciechowi Polakowi, metropolicie gnieźnieńskiemu i prymasowi Polski. Nie mamy połączenia z prymasem, ale mamy coś dla prymasa. Dostojny księże prymasie, dziękuję bardzo za błogosławieństwo, za ciepłe słowa, za modlitwę. Dzięki temu możemy realizować nasze dzieło przy wsparciu duchowym i myślę, że będzie to dla nas duże dzieło na wiele lat. I te fanfary oznaczają, że już za momencik poznamy laureatów i tych, którzy wylądowali na podium. Na miejscu trzecim grupa z numerem 41. Ale przedtem ja muszę opowiedzieć o pewnych szczegółach technicznych. Oczywiście tak się szczęśliwie składa, że mamy przedstawicieli tej drużyny tutaj na sali i zaraz ich poprosimy. Ale wcześniej musimy opowiedzieć wszystkim, jak to będzie wyglądać. Jako że dla zwycięzców zajmujących miejsce trzecie, drugie i pierwsze jest bardzo dużo nagród, a więc są nagrody finansowe, czeki uchowane przez Narodowe Centrum Kultury. Jest szabla z dedykacją, która zawisie w szkole, mam nadzieję, też na miejscu honorowym. Są także nagrody rzeczowe. Tutaj widzimy torby z książkami. Mam nadzieję, że kamera też to pokaże. Mamy dyplomy. I mamy jeszcze nagrody ufundowane przez prezydenta miasta Poznania. Więc tych nagród jest bardzo dużo. Nie sposób te nagrody naraz przekazać, dlatego te nagrody będziemy wręczać kolejno. A więc poprosimy naszych laureatów do nas. My im przekażemy te nagrody, oni sobie z nimi chwilę postoją i ktoś te nagrody od nich odbierze i złoży w bezpiecznym miejscu, aby nasi laureaci mogli je później zabrać ze sobą do domów. Oczywiście później zapraszamy wszystkich do wiwatowania i okrzyków na cześć naszych zwycięzców. A więc prosimy teraz na scenę. Jeszcze nie zdradzamy. Numer 41, film. Alan Michalewicz, Wiktor Popiel, Bartosz Hitkiewicz, opiekun Marcin Michalewicz. Na miejscu trzecim kolejnej edycji Wielkopolskiego Finału i Gali. I czy są z nami obecni? Jesteście tutaj, prosimy. Ponadpodstawowych imienia osoby prosimy na scenę. Jana Kasprowicza w Nietążkowie. Brawa dla nich. Hurra! Tutaj proszę. No cóż, gratulujemy wam. Przyjmijcie te upominki, nagrody. Tutaj jest czek na 2000 zł i dyplomy. Chwila dla reporterów. Uśmiechy,
żebyście potem dobrze wypalili w mediach społecznościowych. Reporterów, jak to cały czas online jest, prezesie. Dobrze. Prosimy asystentów i pana Tomasza o przekazanie nagród we właściwe miejsce. A ja, jeśli można, wspomnę, że fundatorem nagrody jest Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Serdeczne podziękowania dla pana premiera za ufundowanie wspaniałej nagrody. Zawsze, zwłaszcza sportu, proszę bardzo, tylko nie zróbcie sobie krzywdy tą szablą. Dziękujemy bardzo. Dwa słowa, chcecie coś powiedzieć? To jest ten moment, kiedy musimy tę nagrodę wam odebrać, abyście mogli wziąć następne. Dwa słowa. Jak tam, spodziewaliście się? Moim rodzicom tutaj dziś obecnym. Bez nich na pewno nie byłoby tak wspaniałych efektów pracy. Przede wszystkim charakteryzacji, która moim zdaniem wypadła naprawdę bardzo dobrze. Piękna robota. Piękne trzecie miejsce. Rozumiem, że w przyszłym roku celujecie wyżej, pracujecie nad kolejnymi filmami. Myślę, że tak. Myślę, że tak. Determinacja jest i kolejne nagrody oczywiście, że wręczamy. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Jana Kasprowicza w Nietążkowie, Alan, Wiktor, Bartosz i Marcin. No i pięknie, mamy to. Rodzice są, to pomogą zanieść te nagrody do Nietążkowa zawieść. I co? A my, zgodnie z naszą tradycją, wznieśmy okrzyki na cześć drużyny, która zajęła miejsce trzecie. Na cześć zwycięzców zajmujących miejsce trzecie. Hip, hip! Hurra! Hurra! Na cześć Nietoszkowa i wspaniałej młodzieży. Hip, hip! Hurra! Na cześć laureatów miejsca trzeciego. Hip, hip! Hurra! 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 Dziękujemy bardzo. Fanfary! A na miejscu drugim wylądował zespół, który wystartował z numerem 28. Zobaczmy film. Kochani, za chwilę wróćcie do swoich domów. Pan Jezus nam dzisiaj powiedział, że kto chce iść za mną, niech się zawsze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Idźcie jako świadkowie Bożej miłości, Bożej dobroci na tę drogę waszego świadectwa, życia w codzienności. Niech Bóg wam błogosławi. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Rita Adamczewska, Fabian Doliński, Piotr Korczyński i opieka Anita Nawrot. Miejsce drugie i brawa, i hip, hip, hura będzie za chwilę. Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich. Brawo, witajcie. No serdecznie gratulujemy Kaczkom Średnim. To nie jest pierwszy udział w tym konkursie, prawda? Że do 3 razy sztuka uda się wygrać, ale niestety musieliśmy oddać pola lepszym. Ale też zajmowaliście dobre miejsce w poprzednich edycjach, jak pamiętam, bo było to chyba miejsce drugie. No więc jesteście cały czas w czołówce, co nas cieszy. Życzymy, aby tak było dalej i coraz lepiej. Poprosimy też pana Wiśniewskiego z Narodowego Centrum Kultury o krótką rozmowę z wami. Panie dyrektorze, czy się widzimy, słyszymy? Tak jest. Panie dyrektorze, przekazujemy czek od pana. Czy to są dobrze zainwestowane pieniądze po obejrzeniu tego filmu?
Jak najbardziej. Cenimy zdolną polską młodzież i cały czas nieustannie ją wspieramy. A przede wszystkim cieszy mnie to, że jest ta ciągłość. To znaczy, że cały czas jesteście Państwo w grze, no i jednak tak wysokie miejsce świadczą o talencie, umiejętności i kunszcie, a przede wszystkim temu, że dążycie Państwo do celu. Chciałem się zapytać, jaka jest różnica pomiędzy ostatnim projektem, a tym, który dzisiaj został przez nas nagrodzony? Różnica na pewno w specyficznym roku, jaki teraz mamy, 2020, nie był prosty, nie było proste wykonanie. No, dużo trudności samo to, żeby zebrać odpowiednią drużynę w odpowiednich, oczywiście bezpiecznych warunkach. Postprodukcja też była zupełnie inna, bo nie mogliśmy się spotkać wspólnie, tylko trzeba było wszystko, tak jak naukę, robić zdalnie. Cieszy mnie to, to znaczy, że jest przekroczenie swoistego fatalizmu. Można i można to robić świetnie, więc pozostaje mi tylko gratulować. Dziękujemy, wyręczamy teraz kolejne nagrody. I czek oczywiście na 3000 zł. Nasi laureaci otrzymują nagrodę finansową, dyplomy, które za chwilę oddadzą w bezpieczne ręce, aby otrzymać nagrody kolejne. Proszę, chwila dla reporterów, a my się przygotowujemy do wręczenia szabli. Której fundatorem jest pan Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego. Panie Tomaszu, proszę przekazać nagrody w bezpieczne miejsce. Pięknie, można robić zdjęcia i stop klatki, jak ktoś akurat robi teraz transmisję, ogląda naszą transmisję. Kaczki średnie, bardzo serdeczne, wielkie gratulacje, ale te kaczki wielkie i te małe muszą zazdraszczać, mówiąc nie po polsku. Gratulujemy serdecznie wspaniałego filmu. Ja myślę, że chociaż zajęliście teraz miejsce trzecie, to jednak wasze filmy są coraz lepsze, ponieważ rośnie też ogólny poziom konkursu. Najwyższa pora, abyście zajęli miejsce pierwsze za rok. Zapraszamy, więc proszę mobilizować kolejnych uczestników, kolejną młodzież. A na waszą cześć teraz gromkie hip hip. Hurra! Hip hip. Hurra, hurra! Hip hip, kaczki średnie. Hura, hura, hura. Dziękujemy. Innym kaczkom też hura, ale wy jesteście najlepsze kaczki, bo średnie, miejsce drugie, czas na miejsce pierwsze, na to czekamy, więc już kombinujcie następną produkcję. Tak jest, dzięki serdeczne, fanfary. Moi drodzy, nadeszła wiekopomna chwila, ponieważ za chwil kilka dosłownie poznamy zwycięzców. A jeśli chodzi o miejsce pierwsze, to jest drużyna, która pierwotnie startowała z 24. Come on!
Aleksandra Nowak, Bartosz Grobelny, Michał Wojcieszak, opieka Agnieszka Urbaniak. Bardzo miło mi poinformować, mam zaszczyt powiedzieć to pierwszy, że jeśli chodzi o galę wielkopolską, to na miejscu pierwszym uplasował się zespół szkół ponadpodstawowych numer 2 w Jarocinie imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego. Brawa! Brawo. Jesteście z nami? Albo hip, hip, hura od razu. Zespół szkół ponadpodstawowych z Jarocina i są tutaj z nami. No, gratulujemy serdecznie wspaniałej pracy. Coś niesamowitego. Ten film się niczym nie ustępuje innym prawdziwym, dorosłym filmom, które są robione przez profesjonalistów. Także życzę kolejnych dzieł, a to są skromne nagrody od wspaniałych naszych fundatorów i darczyńców. A muszę tu przypomnieć, że konkurs Patria Nostra wsparło ponad 60 instytucji, zarówno narodowych instytucji kultury, muzeów, spółek Skarbu Państwa, fundacji i biznesu prywatnego. Dzięki naszym wspaniałym fundatorom i mecenasom możemy takie dzieło realizować. Możemy przekazać nagrody wszystkim uczestnikom konkursu. Tych nagród jest bardzo dużo. To są tony książek, które zajmują pół mojego domu czasami, ale to taki los fundatora. Dziękuję bardzo. Za chwilę poprosimy pana dyrektora Rafała Wiśniewskiego o krótką rozmowę z wami. A na razie przyjmijcie te dyplomy i czeki i prosimy o rozmowę z panem dyrektorem Wiśniewskim. Proszę. Zacznę od wielkiej przyjemności. Gratuluję i można powiedzieć proszę o następne projekty, które mam nadzieję również zajmą tak wysokie miejsce. Chciałbym się z Państwa zapytać, dlaczego akurat ten temat i czy to był jeden, nad którym się zastanawialiście, żeby wziąć na warsztat? Generalnie długo nam nie zajęło to czasu, żeby wybrać akurat ten temat. Po pierwsze, mieliśmy takie możliwości, że w Jarocinie znajduje się to muzeum prowadzone przez Towarzystwo Kolei Wielkopolskiej na parowozowni i można powiedzieć, że historia zatoczyła koło, bowiem nasz film nagrywaliśmy w wagonie, w którym właśnie dowożono więźniów do Auschwitz, więc jest to niejako symbol. Mieliśmy wszyscy wyjść przez komin, ale przetrwaliśmy, bo Polska zawsze przetrwa. Brawo. Dziękujemy bardzo. Te nagrody przekażemy naszym asystentom. Panie Cezary, proszę odebrać nagrody od zwycięzców. I przechodzimy do wręczenia szabli. A fundatorem szabli jest Narodowy Instytut Wolności. Dziękuję bardzo. Może, żeby było lżej. Gratulujemy zwycięzcom. Liczymy na udział w przyszłych konkursach. Tu jest bardzo dużo ciekawych, historycznych książek. Są nagrody od pana prezydenta miasta Poznań. Są nagrody z Narodowego Centrum Kultury. Myślę, że zachęt jest dużo, więc spodziewamy się kolejnych wspaniałych dzieł. Na cześć zwycięzców konkursu Patria Nostra. Hip, hip. Hurra! Na cześć wspaniałej młodzieży z Jarocina. Hip, hip. Hurra, hurra! Na cześć zwycięzców. Hip, hip. Hurra, hurra, hurra! Ja może tylko dodam jeszcze raz, żeby to wybrzmiało, że jeśli chodzi o galę naszą wielkopolską, no to zdecydowanymi zwycięzcami zdobyliście 71 punktów. Punktów po drodze nie wymieniałem, bo tych cyfr i tak było bardzo dużo. No i to właśnie wy, zespół szkół ponadpodstawowych numer 2 w Jarocinie imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego. Dzielna,
skromna ekipa, jak wy z tą szablą teraz do tego Jarocina, to ja nie wiem, co się będzie działo, a niech się dzieje. Dziękujemy, gratulacje.